Cześć wszystkim! Znowu po 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, dzisiaj mieliśmy pogadać z tym gościem, ponieważ on ma chyba jakąś robótkę dla nas do zrobienia. Dobra. Wygląda na to, że przydałaby ci się pomoc. Tyle w tym mieście sekretów i tropów. Wystarczy skręcić za róg, aby natrafić na świeży ślad jakiejś kradzieży, albo dowiedzieć się o jakimś zaginięciu. Niestety nie mam czasu na prowadzenie śledztwa w każdym z tych spraw. Powinienem pracować nad innymi rzeczami, ale mój umysł wciąż jest zajęty kilkoma ostatnimi sprawami. To przekleństwo enigmatyka, tak poddawać się kaprysom ciekawości. Dlaczego? No powiedz mi o tych sprawach. Jedna sprawa lub trzy, zależy jak na to patrzeć. Trzy tygodnie, pod koniec każdego z nich zaginięcie. Ktoś pewnie uznałby, że to za przypadek, ja sądzę, że to poszlaka. Lady Webb cię zna, ufa ci, więc i ja będę ci ufał. Dopóki nasze cele będą zbieżne. Dobra, zajmę się tym, gdzie powinienem zacząć. W miedzianych alejach, darze Ondry i oczywiście w poplatnym brzegu. Trzeba porozmawiać z osobami, które zgłosiły zaginięcia. Tylko one wiedzą wystarczająco dużo, żeby się tym... wystarczająco dużo i się tym przejmują. Kto zaginął? Dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Lendry, Kendall... Kendall i Cora. Opowiedz mi o Lendry. Najlepiej zapytać Oliego. Wygląda na to, że czasami razem pili w słonym maszcie w darze Ondry. Zdaje się również, że nikt nie znał go wystarczająco dobrze, aby za nim tęsknić. Opowiedz mi więcej na temat Kendala. Zaginięcie zgłoszone przez Etlgę, kobietę krasnoludzką, pozostawiającą za sobą ledwie wyczuwalny zapach dobrego wina i młodych dandysów. Ma dużo czasu i pieniędzy, które wydaje na swoje przyjemności. Spróbuj w paprotnym brzegu. Opowiedz mi więcej na temat Kory. Siostra Lory, która handluje na bazarze w miedzianych alejach. Wygląda na to, że nie jest osobą, która zniknęłaby od tak. Lora była zrozpaczona. Myślę, że wizyta kogokolwiek życzliwego poniesie ją na duchu. Znalazłeś jakieś wskazówki? Jeszcze nie. Nie znalazłem żadnego wrażliwego związku pomiędzy ofiarami, dlatego tak mnie to zastanawia. Może ma to związek z animancją? Badacze zawsze potrzebują obiektów do badań, szczególnie ci pozbawieni skrupułów. Wydaje się to być zbyt ryzykowne posunięcie na lecznicę dusz, ale nigdy nic nie wiadomo. Nie zdziwiłbym się. Są do tego zdolni. Najpierw porozmawiaj z osobami, które zgłosiły zaginięcia. Być może natrafisz na coś, co przegapiłem. Okej, ty tylko coś znajdę, poinformuję cię. Żegnaj. Dobra, to bierzmy się do roboty. Pierwszy świadek chyba był tutaj. Altka spędza czas w paprotnym brzegu. Jeśli nie mylę, to właśnie jesteśmy w paprotnym brzegu, tak? Tak. No to poszukajmy jej. Co to nie jest to na okazji? Bardzo ładnie wygląda ta woda w fontanie. No. A... Chwileczkę, tyle dwie... Powinnaś bardziej uważać, kogo zapraszasz do swojego łóżka. Boczysz się, bo cię z niego wyrzuciłam? Cieszę się, że ten mały łobuz nie zjął z twoim srebrem. Dobra, chyba skończyli rozmowę. Dobra, Elcka, to ona. Obawiam się, że nie mam teraz czasu. Prowadzę śledztwo w związku ze zniknięciem Kendala. Ten mały Orlanin w końcu poważnie podszedł do sprawy, tak? Grupa Dunryckiej ma teraz pełne ręce roboty, więc Kuren wysłał mnie. Cóż, cieszę się, że ktoś się tym zajmuje. W każdym razie powiem ci tyle, ile wiem. Pytaj. Opowiedz mi o Kendalu. A co tu jest do opowiadania? Młody chłopak, może niezbyt rozgarnięty, ale miło się z nim spędzało czas. Skąd znasz Kendala? W ciągu kilku ostatnich miesięcy spotykaliśmy się od czasu do czasu. To był zaledwie przelotny romans, nic poważnego. Był trochę głuptasem. Słodkim głuptasem. Czym zajmował się Kendal, zanim zniknął?
Najgorszą deklamację mowy generała z leśnej wdówki, jaką kiedykolwiek słyszałam. Kocham go, ale to była po prostu porażka. Dziwne, że udało mu się zostać członkiem trupy aktorskiej. Gdzie i kiedy po raz ostatni widziałaś się z Kendallem? Tydzień temu przyszedł do mnie, żeby miło spędzić czas. Potem zasnęliśmy, a gdy się obudziłam, już go nie było. Nie zostawił żadnego liściku ani wiadomości. Czy w ostatnim czasie zauważyłaś jakieś zmiany w zachowaniu Kendalla? Zaczął zadawać się z jakąś trupą aktorską. Wydawali się normalni, z wyjątkiem tamtej kobiety. Kobieta z długimi, zgrabnymi nogami i smukłymi ramionami. Zawsze przychodziła w sukienkach z najdroższym, z dużym dekoltem i butach na bardzo wysokim obcasie. Jak miała na imię? Nie wiem, nigdy jakoś mnie to nie obchodziło. Nie wiedziałam, że może to być takie ważne. No, to na razie wszystko. Jeśli jeszcze coś ci przyjdzie do głowy, wiesz gdzie mnie szukać. Dobra. Yeah. Mamy pierwszą poszlakę. Grupę aktorską oraz kobietę z długimi nogami. Dobra, teraz idziemy do Daru Ondry. Ponieważ słony masz... Świadek. Dobra. Wzywa się zainteresowanych klientów. Co to za gość? Sala odkrywców, ja miałam mech, to oferuje wykwalifikowanym, doświadczonym kobietom oraz mężczyznom wiele bla bla bla. Wszyscy zainteresowani proszą o zgłoszenie się do Vermana z sali odkrywców. Okej. Okay. Możemy jeszcze później może pogadać z tym gościem. Zobaczymy. Dobra, tutaj mamy słony maszt. Wejdźmy do środka. Wszystkie rozmowy prowadzi twoja postać, ale towarzysze z drużyny mogą czasami wtrącać swoje opinie. Dobrze wiedzieć. Dobra, tu jest Oli. Z Oli musimy pogadać. Mężczyzna siedzi przy stole sam, ale nieustannie zerka na przeciwległą ławkę, jakby na kogoś czekał. Cuchnie alkoholem i porusza się apatycznie w sposób typowy dla kogoś, kto przez większość czasu nie trzeźwieje. Ten stół jest zajęty, znajdź sobie inny. Mam kilka pytań w sprawie Landry'ego. Patrzę na ciebie z ponurym zdziwieniem. A co ci do niego? Landry był twoim przyjacielem. Mógłbyś chociaż odpowiedzieć na parę pytań. No niech będzie. Nie musisz się tak unosić. To czego chcesz w związku z Landrym? Opowiedz mi o Landrym. Większość czasu spędzał tutaj pijąc ze mną. To mówi samo za siebie, nie? Nie podawał szczegółów, a ja nie pytałem. Ale miał spracowane dłonie i lubił wypić. Gdzie kiedy widziałeś go po raz ostatni? Właśnie tutaj pił razem ze mną, tak samo jak każdego wieczora od 5 lat. Prawdę mówiąc niewiele o nim wiem i chyba mu to odpowiadało. Prawdopodobnie dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy, dlatego że o wielu sprawach nie rozmawialiśmy. Tak czy inaczej pamiętam tamtą noc, bo mówił, że wreszcie zaczyna mu się układać. Zamierza znaleźć stałą pracę, ogarnąć się, podobnie spróbować przyzwoitego życia. Powiedziałem mu, że w takim razie może postawić kolejkę. Właśnie wtedy ona się pojawiła. Kim jest kobieta, o której mówisz? Naprawdę luksusowa babka. Ma na imię Lumdala. Pamięć mam już słabą, ale zapamiętałem. Towarzystwo takiej kobiety zwykle kosztuje miesięczną wypłatę, ale Lumdala tamtej nocy kleiła się do Landry'ego i wyszła razem z nim. Dokąd poszli Landry i Lumdala? Mówiła, że idą obejrzeć jakieś frywolne przedstawienie. Moim zdaniem sami zamierzali takie odegrać. Powiedziała tylko, że najpierw musi wpaść do domu. Po coś do domu w miedzianych alejach. Ma tam przytulne mieszkanie przy północnej bramie. Nawet taki pijak jak ja wie, co to oznacza. Nie wiem, ile w tym prawdy i czy ci to pomoże, ale twierdziła, że zarabia na życie w tym amfiteatrze w miedzianych alejach. Mówiła, że właśnie tam mają obejrzeć przedstawienie. Może ktoś go tam widział. Na razie mi to wystarczy. No dobra, daj znać. Jeżeli go znajdziesz, co? Jeśli ten drań znalazł lepsze życie, to wisi mi kolejkę. Hey there. Tak. Okej, okay, mamy kolejne poszlaki. Mamy amfiteatr. Mamy informację o domu. O domie powtórzyła się trupa aktorska. Znaczy amfiteatr. Idziemy do miedzianych czegoś tam.
Okej, tu była jakaś rozmowa. But think of the opportunities. You could learn so much about the past. There are some things I'm happy not knowing. Alot, strasznie arogancki. No cóż, chyba taka cecha rasowa. Dobra. Okej, dobra, to jest ten amfiteatr, ale zanim do niego pójdziemy, szukamy trzeciego świadka. Lora z handlarką w Midian Heller, dobra. Będzie gdzieś tutaj, przy targowiskach. Dobra. To szybciej, drużyna. Sprawa w sprawie animacji, bla 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 bla. Lora, no okej, okay, to ona. Good day to you. Nie śpiesz się, wędrowcze, jeżeli szukasz zaczarowanych zwojów lub odzieży, trafiłeś we właściwe miejsce. Okej, okay, przy okazji możemy zobaczyć, co ona ma. Co ona tu miała? Pierścień, odbicie plus 9, fajne. Rzut obronny plus 9, fajne. Tak, dla przypomnienia, odbicie plus 9 oznacza 9% zwiększoną szansę uniknięcia ataku, a tutaj 9% zwiększoną szansę na uniknięcie czaru. Wyłącznie dla mag. Wow, dodatkowe użycia zaklęć drugiego poziomu plus 2 i dodatkowe użycia zaklęć czwartego poziomu plus 1. To jest bardzo fajne. Gdybym miał tylko tak tyle miedzi, żeby go kupić. To jest podobne również dla kapłana, tylko że troszkę słabsze, ale dużo droższe. Ale fajne, fajne. Musiał tutaj kiedyś zobaczyć. Jesionowa kamea. Przywołanie dalegma. Ciekawe. Użycie raz przed odpoczynkiem. Ciekawe. Ale drogie bardzo. Rok świętego Grana. A, okej. Okay. Dużo składników alchemicznych. Swój walczności. Nigdy nie używam takich zwojów. Huraganu. To brzmi ciekawe. Drogie, bardzo. Ale dobra. Ciekawe rzeczy ma, ale nie po to tu przyszliśmy. Badam sprawę kilku zaginięć. Słyszałem, że zaginęła twoja siostra. Ja nie wierzyłam, że ktokolwiek mi pomoże. Gdy Kora zniknęła, poszłam do grupy dunryckiej. Rycerzy Tygla, a nawet tutejszej dwunastki. Nikt nie miał wtedy czasu, żeby szukać zaginionej dziewczyny. To było 3 tygodnie temu. Jak ci mogę powiedzieć coś, co pomoże, pytaj śmiało. Opowiedz mi o Korze. To moja młodsza siostra, zawsze była marzycielką. Żywiła przekonanie, że czekają na nią, że czeka na nią coś wyjątkowego, że zostanie zapamiętana, poważana i szczęśliwa. Miała wielkie serce, ale żadnej wytrwałości. Jednak gdy dostała tę rolę, pomyślałam, że to się odmieni. Czym Korea się zajmowała w czasie, gdy zaginęła? Właśnie dostała się do trupy aktorskiej o nazwie... Znasz ją, skup się. Biesiada Gwiazd! Tak się nazywa. Nie miała doświadczenia. Pewnie dlatego była tak podekscytowana tym, że dostała rolę. Obawiam się, że nie wiem nic ponadto. Gdzie i kiedy to widziałaś siostrę po raz ostatni? Była w domu, przygotowywała się do wielkiego występu. To było 3 tygodnie temu. Czy widziałaś, żeby była z nim, z kimś w czasie, gdy zaginęła? Ona była, jest bardzo towarzyską osobą. Dobrze czuję się w tłumie. Obawiam się, że nie mogę powiedzieć nic bardziej konkretnego. Okej, okay, wszystko, co teraz muszę wiedzieć. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy wiedzieć, że ktoś rzeczywiście jej szuka. Czymś jeszcze mogę służyć? Nie? Hey there. Dobra. Dobra. Pogadajmy zatem teraz z tą Landalą. Mam nadzieję, że znajdziemy ją tutaj przy amfiteatrze. Może coś dowiemy się od niej, co ma nam do powiedzenia. Okej. Okay. Tu jest ona. Rzeczywiście ma długie nogi. Czy ja chcę to oglądać?
Nie wygląda na to, żeby mieli coś ciekawego do powiedzenia. Przy okazji popatrzcie na cień pod ich stopami. Ten gość trochę wygląda, jakby lewitował. Ona zresztą też. No cóż. Heh. No, to trochę wina prerenderów i tak dalej. Ale dobra, nieważne. Pogadajmy z nią. O, jakieś teatralne ubranie. Ta posągowa kobieta ma spojrzenie tak ostre, że mogłaby ciąć kamień. Unosi swoje mocno zarysowane policzki i obdarza cię spojrzeniem. Jej oczy lśnią, podkreślone srebrnym cieniem i cienką antymonową kreską. Zanim zdążysz przemówić, kobieta wykonuje teatralny gest dłonią. Autografy po występie? Wielka sztuka wymaga wielkiej koncentracji od bisiady gwiazd. Oczekuje się właśnie wielkości. Czym jest bisiada gwiazd? Jesteśmy najznakomitszą trupą teatralną w mieście. Uważam, że najlepszą sztuką jest że najlepsza sztuka jest bliska życiu i na nim oparta. Wystawiamy właśnie tutaj w miedzianych alejach dla oświecenia ogółu. Ostatecznie mogę poświęcić chwilę wielbicielowi. Czy bisiada gwiazd przyjmuje nowych członków? Ależ oczywiście! Dobra sztuka to balsam dla duszy, a my chcemy zaoferować prawdziwe doświadczenie teatralne jak największej liczbie osób. Kogo angażujecie? Przyjmujemy każdego, kto będzie najlepiej pasował do roli, bez względu na wiek, wzrost czy doświadczenie. Jak długo członkowie pozostają z wami? Dopóki są w stanie sprostać wymaganym rolom. Prawdziwe aktorstwo potrafi się być wyczerpujące, więc niektórzy wytrzymują krócej niż inni. Chcę zapytać o coś innego. Czym się zajmujesz? To w całości zależy od wymagań roli. Jestem na zmianę bladolicą zbrojną, wdową z lasu i wojowniczą królową Mocgą. To cudownie żyć codziennie innym życiem, mój drogi. Dobra, zastanawiam się, czy kobieta imieniem Cora należała do twojej trupy. Nie przypominam sobie? To dziwne, jak... Jej siostra powiedziała, że należy ona do Bisiady Gwiazd. Być może, ale dlaczego miałabym coś o tym wiedzieć? Moja praca wymaga wielkiego skupienia i uwagi. Nie mam czasu zajmować się pierwszą naiwną, która trafia do nas na tydzień. Szukam Kendla. Podobnież dołączył do waszej trupy. Zero doświadczenia, fatalny aktor. Kojarzysz? Nie wiem, kimże jest twój Kendall, ani z jakiego powodu szukasz... szkalujesz nasz talent, jednak mogę cię zapewnić, że stosujemy metody, które nawet niedoświadczonym aktorom umożliwiają satysfakcjonujący występ. Oli mówił, że jego znajomy, Lendry, po raz ostatni widziany był w twoim towarzystwie. Ten pijak z daru Ondry pochlebia sobie, jeżeli chodzi o względy pięknych kobiet. Bladolica zbrojna mogłaby wkroczyć do tego baru, on stwierdziłby, że przyszła tylko po to, by usunąć... usiąść mu na kolanach i słuchać jego sprośnych opowiastek. Pewnie z chęcią wysłuchałby kilku sprośnych opowiastek. Babranie się w śmierci musi być nużące. Ja tylko analizuję fakty. A fakty są takie, że jedno z nas śmierdzi tanim piwskiem i desperacją, podczas gdy drugie ma przed sobą długą i znamienitą karierę. Zastanawiam się, które z nas jest wiarygodniejszym źródłem informacji. Ano znum takowych jak łona. Nie można jej ufać. Z pewnością możesz o to zapytać kogoś innego, a jestem jedynie skromną aktorką. Jesteś powiązana z trzema ostatnimi zaginięciami i wypierasz się jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. A jakich jeszcze wyznań spodziewasz się ode mnie w tej kwestii? Wybacz proszę, ale mam występ. Kadal. Podobny nazwiskiem to Kendall. Okej. Okay. To nie jest nasz poszukiwany. Okej. Okay. Staje przy tobie młodzieniec i patrząc na aktorów mówi zniżonym głosem. Spotkaj się ze mną w domu Lamdali. Wiem, co się tu dzieje. Klaszcze i kwiszczy na aktor. Świetnie! Naprawdę świetnie! Dobra. O, coś znaleźliśmy. Dębowa figurka skarabeusza. Użycie raz przed odpoczynkiem. Przywołanie 3 razy żuk drewniany. Okej, wiecie co? To by się przydało nam. Okej, palec co na... A, tak, narkotyk.
To jest ametyst. A wiecie co, tu dam? Tu dam kanie. Kana często przez walki nie robi zbyt treściwych rzeczy. Nie liczę na to, że te żuki drewniane są jakimiś silnymi sojusznikami. Ale kurczę, przyzwanie trzech żuków za darmo, raz przed odpoczynkiem, bardzo fajna rzecz. Hej there. Liczę na to, że będą taki, powiedzmy, bardziej zapchaj dziurą, kiedy ktoś rzuci się nasze tylnie... tak, tylnie linie. Co w praktyce okazuje się... zdarzać całkiem często. Okej, okay, no dobra. Tu jestem do... Tak, to jest brama północna, to jest dom Mrmdali. Okej. Okay. Coś tu mamy? Tylko wytrych. Dobra. Wyjdźmy i zobaczmy, co tu się dzieje. Okej, okay. Co my tu mamy? Coś do ukradzenia? Piwo ciemne. Okej. Okay. W takim razie weźmiemy piwo. To jest kadal. Pojawia się przed tobą młody człowiek, drżący z podekscytowania. To ty! Widziałem cię z Mrmdalą, kołowałam się teatru. Słuchaj, nie wiem jakie masz z nią interesy, ale ja się wypisuję z tego bajslu. Przyszedłem tylko po rzeczy. Pozwól mi odejść, dobra? Czego ode mnie chcesz? Kadal powoli sięga do sakiewki i wyjmuje z niej niewielki kluczyk. Otworzysz nim drzwi za sobą. Jest za nimi przejście prowadzące w dół do teatru. Będzie prościej, jeżeli zobaczysz to na własne oczy. Skoro ci pomogę, musisz mi obiecać, że nie stracisz, nikomu, że brałem w tym udział. Alat nachyla się na ciebie i mówi przyciszonym głosem. Nie sądzę, żeby ten biedny drań był wart naszego czasu. Powinniśmy powstrzymać Mrmdalę, zanim się nas dowie. Po prostu odejdź. Dziękuję i powodzenia. Okej? Okay? Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy w tym. Mikstura chyżych stóp. Szybkość ruchu plus 3. Okej. Okay. Komu możemy to dać? Jemu. Nie wiem, czemu by nie. Ja? Coś tu jeszcze mamy? Nie. Dobra, to... Potrzebujemy klucza. Okej, okay, to jest zejście do tego teatru, o którym mówił Kedal. Okej, okay, kolejny. Rytuał pradawnych legend. Co? Ty? Ja? Yeah. Dobra, nie wiem, czy słyszycie ten alarm, ale... Trudno. Dobra, co my tu mamy? Trochę krapu. Jakieś drzwiczki. Trochę więcej krapu. Tak, na piersi. They'll never know I'm here. To coś ukrytego? Chyba nie. Dobra. I miecz wręcz. Dobra, bierzemy krab. Ponieważ możemy. Dobra, i co my tu mamy? Co? Hey there. Co tu jest? Trochę krepu. Ta, to wygląda trochę słowieszczo. To jest jakaś apaszka, która chce do nas przemówić. Wow, i te krzesła. Dziwna atmosfera. Okej, okay, w następnym odcinku porozmawiamy z tą apaszką. Zobaczymy co... To jest jakaś dusza do niej przywiązana. Zobaczymy co ma do powiedzenia. No i chyba mam nadzieję, że rozwiążemy tajemnicę trupy. Jak to się nazywa? Coś tam z gwiazdą. Tak. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!